No ciężko powiedzieć, który z nich tutaj jest faworytem. Kranga stoczył fantastyczny pojedynek dzisiaj rano w 1:16 finału. Jego przeciwnikiem był Janowy Waldner. Kranga wygrał 4-3. Pierwsze 3 sety dla Krangi, potem 3 sety wygrał profesor Waldner i w 7 secie przy ogromnym ogłuszającym dopingu szwedzkiej publiczności, sporo widzów było tutaj, wygrał jednak Kranga. On też awansował do finału. Przepraszam, ćwierćfinału. Dla tych z Państwa, którzy nie śledzą na co dzień tenisa stołowego, to jest właśnie Kalinikos Kranga, praworęczny zawodnik, a tam w głębi leworęczny Francuz Patrick Schila. Trzeci ćwierćfinał gry pojedynczej Mistrzostw Europy. O, teraz już widzimy rezultat. 3-1 prowadzi reprezentant Grecji. Również Tomko, obaj zawodnicy, no już solidnie po 30, 33, 35 lat, ciągle w znakomitej formie. Tak, jak widzimy, niewiele jest tych nowych twarzy, ciągle ci sami zawodnicy, którzy od wielu lat potrafią grać w tenisa stołowego, udoskonalają ciągle swoją grę i są ciągle w czołówce. I to jest ważne, a ja myślę, to krzepiące dla ciebie też, wszystko przed tobą. No, mam nadzieję, że jeśli zdrowie, chciałbym grać jeszcze na pewno, jeśli zdrowie pozwoli, no to liczę na to, że też będę grał dłużej. Bardzo piękna wymiana, będziemy oglądali zupełnie inny tenis stołowy niż kilkanaście minut temu. Tak, tutaj też będzie troszkę inna sytuacja, zawodnik praworęczny Kranga, Schila leworęczny. Będą szukali trochę innych rozwiązań taktycznych, aby wykorzystać swoje najlepsze zagrania. Ale widzimy, że zarówno z backhandu i z forehandu radzą sobie obaj nieźle. Dokładnie. Ładnie to określiłeś. Piękna wymiana kontra to spinowa. Takich zagrań chcę oglądać jak najwięcej. To kibice lubią najbardziej. Daleko od stołu. Tak. A to kosztuje dużo zdrowia, muszę przyznać, jako zawodnik. Takich kilka wymian w secie. Tętno skacze zdecydowanie wyżej po takich akcjach. To są zawodnicy, którzy się znają i nie ma tutaj problemu. W sensie serwisu i odbioru dochodzi często do wymian, dlatego ta gra podejrzewam będzie naprawdę bardzo interesująca. I tutaj kolejna wymiana. Schila miał sporo szczęścia. Wydawało się, że ma przewagę, że spycha Krangę do strony backendowej, jednakże ja widziałem wielokrotnie Krangę, kiedy potrafił z takiej sytuacji zagrać naprawdę bardzo mocno backendem, pod warunkiem, że nie trafiano w kant. Tak jak właśnie teraz próbował tutaj mocno zagrać backendem, potrafi. W tej chwili troszeczkę jeszcze czucia zabrakło, ale gwarantuję, że do końca tej partii kilka silnych backendów zobaczymy. 6-5 dla Francuza, który przegrał ostatnie 5 pojedynków między nimi, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wiele też wygrał, bardzo wyrównane gry. Zawsze toczą ci dwaj zawodnicy. Schila miał taki dołek 3-4 lata temu. Ale wrócił do świetnej formy i proszę, jest tutaj bardzo wysoko. Mimo że Francuzom te mistrzostwa też się nie udały za bardzo. W drużynie wypadli z tej pierwszej dywizji, to spora niespodzianka, to przecież wielokrotni medaliści mistrzostw Europy drużyny. Francuzi taki trudny okres mieli po zwycięstwie w turnieju drużynowym Mistrzostw Europy, kiedy pierwszy raz pokonali Szwedów, kiedy byli mistrzami Europy i wszystko się wydawało dla nich układać znakomicie i wszyscy spodziewali się, że po prostu będą przez kolejne lata wygrywali. Oni praktycznie po tym turnieju jakby wszyscy zaczęli grać troszeczkę słabiej. No i Schila blisko wygrania pierwszego seta. Six, nine.
wygrał dwa podania swoje, zmniejszył prowadzenie. To jeszcze nie jest koniec tego setu. Na pewno sytuacja Szyli przed tymi dwoma pukami była dużo korzystniejsza. Tutaj pomyłka Krangi. Chyba liczył mocno na to, że zdobędzie ten punkt i chyba uwierzył w to, że już jest blisko i ta przewaga jest tylko jednego punkta. I pomylił się i w tej chwili dalej mamy przewagę trzypunktową Szyli. I koniec seta. Pierwszy set dla Szyli. Kranga mocno zdenerwowany. Nie tak chyba wyobrażał sobie początek tego meczu. Trudno tutaj mówić o faworytach takich pojedynków, jednakże wydawało mi się, że Kranga jest faworytem i że w tej chwili jest lepszym zawodnikiem od Szyli, ale jak pokazał pierwszy set, Szyla potrafi też wygrywać. Tak, Szyla dzisiaj z tym austriackim obrońcą z Chin bardzo nam zaimponował. Z Chenem grał jak profesor. Na fakt, że wygrał set od zera, sam wiesz, niełatwo z obrońcami, a już zwłaszcza z nim gra się tak, to w taki prawda. Sposób. Kiedyś, tym bardziej, że kiedyś Szyla nie grał dobrze przeciwko obrońcom. Natomiast Chen Weixinga znam doskonale, występowałem z nim w jednym klubie w Niemczech. Zresztą po wynikach widzimy też, że on w tej chwili naprawdę potrafi grać. Także zwycięstwo z do zera to naprawdę wskazówka do tego, że Szyla znajduje się w znakomitej formie. Tak, cały mecz wygrał 4-2, ale czwartego seta właśnie 11-0. Tymczasem pierwszego z Krangą 11-7. A zwycięzca tego pojedynku spotka się w półfinale ze zwycięzcą ostatniego ćwierćfinału Samsonov Krisza. Tutaj widzimy praktycznie każda rozgrywana akcja to nie są dwa zagrania i koniec. Zawsze dochodzi do długich wymian. No, nie zawsze, ale często. Zawsze, tak. No teraz Greg bardziej skoncentrowany, zdobył dwa punkty. Francuz dochodzi do wszystkich zagrań. A tu proszę zobaczyć, zupełnie inaczej zaczął się ten set. Tak, tutaj serwis nie był krótki, Kranga od razu zaatakował. Szyla nie był ustawiony do tego zagrania. I chyba tak w ogóle widzimy, że chyba jeszcze żyje tym, że wygrał pierwszego seta. Dokładnie tak to wygląda. To nie był przecież trudny moment. To nie była trudna piłka, dosyć łatwa. A mimo to popełnił błąd. Ale jest pierwszy punkt. Tutaj widzimy, Kranga zaczął grać dużo agresywniej aniżeli w pierwszym secie. Teraz nie trafił, ale też to jego zagranie backendowe miało być takie, które zdobędzie od razu punkt. Nieprzyjemna jest taka sytuacja, jak ta piłka spada po siatce. Co trzeba robić? Szybko o tym zapomnieć? Przede wszystkim w ogóle o tym nie myśleć, bo jeśli ktoś się skoncentruje tylko na tym, że przegrał tamten punkt i nie miał jeszcze szczęścia i będzie o tym rozmyślał, to nie będzie w stanie wygrać następnego, bo nie będzie koncentracji, no i jego nastawienie psychiczne będzie negatywne. Tak jak to było przed chwilą z Krangą. No i szybkie dwa punkty dla Francuza od razu po tym właśnie błędzie. Spodziewał się silniejszego ataku w tej chwili Szyla, jednakże ten top spin był krótki, rotacyjny. On oczekiwał, że to będzie większa siła, odsunął się od stołu, a piłka była krótka. Zupełnie nie tak chyba powinien wyglądać ten retur. Piłka wyleciała daleko od stołu. W ostatniej chwili chyba zmienił decyzję, prawda? Chyba myślał, że jest mniej rotacji w tym serwisie, próbował odegrać agresywnie. I kąt rakiety chyba nie był dostosowany do sytuacji. Mimo 36 już prawie lat pokazał, że potrafi szybko biec. Tak, szybko się przesunął do przodu, do tej krótkiej piłki. I zagrał naprawdę bardzo mocno. Jemu troszeczkę łatwiej, dlatego że
On ma bardzo specyficzny uchwyt rakiety. Ta rakieta jest troszeczkę bardziej wypuszczona aniżeli u innych zawodników, także miał bliżej do tego niż reszta. No i fakt, że jest leworęczny w tym momencie akurat to pomogło. Takimi seriami zdobywają punkty. Kranga teraz jakby odzyskał troszeczkę więcej tego rytmu gry. I on ma wzrost, nie wydaje się, że ma 70, chyba nie ma. Niewysoki zawodnik. Blisko 170. Ale słyszymy też, że po każdej akcji zachowuje się teraz sporo głośniej. Chyba stara się na Szyli wywrzeć też wrażenie, że to on tutaj prowadzi w tym pojedynku. 7-8. Szkoda z punktu widzenia Krangi, bo fantastycznie zaczął tak. Tak, to takie zagranie. Widzieliśmy też, że troszeczkę zmienił uchwyt rakiety i to miało być kończące zagranie, tą akcję, jednakże nie trafi. Cina gra równiej chyba, konsekwentniej, prawda? Tak, gra tak jak widzimy pewnie, on nie gra aż tak bardzo ryzykownie, ale kiedy ma tą piłkę, tak jak my mówimy na rakiecie, to zawsze potrafi zagrać rotacją, to wspina stół. Natomiast tutaj widzieliśmy, Kranga chciał zagrać w tej chwili bardzo mocno, ale nie trafił w ogóle w piłkę. No tak, to już musiał wykorzystać, nie miał innego wyjścia. 9-9, jeżeli przegra drugiego seta, to będzie w trudnej sytuacji. Tak, na pewno, chociaż w tej akcji szkoda, że Kranga postanowił zagrać aż tak bardzo mocno. My mielibyśmy szansę może zobaczyć, jak Szyla potrafi bronić się lobami, a robi to naprawdę doskonale. Brawo, piękna wymiana, piękny kontratopspin i jakby potwierdzenie słów Tomka Krzeszewskiego, gra świetnie w drugiej strefie, daleko. I w trzeciej bardzo pewnie gra Szyla. Doskonale przygotowany do tych mistrzostw. Bardzo dobrze. Tak. Tutaj moim zdaniem Kranga zagrał zbyt ryzykownie ostatnią piłkę. W momencie, kiedy było 9-9, mógł zagrać pewnie ten topspin na stół. Szyla był daleko w rogu forehandowym i w tej chwili byłby już zwycięzcą drugiego seta. Tak, a tak będzie gra na przewagi. Dla nas ciekawsza, dla Krangi mniej komfortowa. No, pewny jest ten forehand, czyli bardzo. Tak, bardzo mocny forehand, ale wcześniejsze zagranie, odbiór, bardzo mocny flip. Kranga w ogóle nie był przygotowany na to, że dostanie taki odbiór. Myślał raczej, że to może być coś krótkiego, krótkie przebicie i on będzie prowadził tą grę, a właściwie w pierwszym tempie Szyla zdobył przewagę. A tymczasem ze środka bardzo ładny backhand, no i mamy po 11. Powinien zaserwować krótko? Na pewno krótko. Trudno mi przewidzieć, co jemu odpowiada. Na pewno nie może to być taki serwis jak poprzedni, że dostaje bardzo ostrego flipa. Chociaż prawdopodobnie serwował to wiedząc, że istnieją takie możliwości, ale myślał, że może Szyla się przestraszy i zagra pasywnie. A więc po siatce szczęśliwie wygrał tego seta Kreanga, ale dla naszego tutaj wspólnego widowiska oglądania tego meczu chyba lepiej jest 1-1, będzie ciekawsza do końca gra. Szyla bardzo dobrze zaczął, miał taki gorszy moment chyba w środku tego seta, potem dogonił Kreangę, ale w końcówce Grek, czy jeszcze jak pamiętamy Rumun grecki z dawnych lat, no pokazał nam, że będzie walczył i że nie zamierza przegrać. Tak, w ogóle po sposobie poruszania się Kręgi też widać, że on chyba uwierzył w tej chwili w siebie. Zaczął tak specyficznie dla niego dosyć szybko chodzić przy stole. Wydaje mi się, że to w tej chwili
Widać, że to nie będzie pojedynek tak jak poprzedni, kiedy Rzeszyla wygra go łatwo. Tutaj myślę, że Kranga pokaże nam jeszcze dużo ciekawego, to wspina. Myślę, że takie wymiany jak w tej chwili będą się zdarzały w tym pojedynku często. I że czasami też Kranga nie będzie popełniał błędów w takich sytuacjach jak ostatnio, tylko że będzie prezentował ładne te szpiny wygrywające akcje. Po wielu latach grania, jak tutaj często słyszymy, mówisz o takim nastawieniu psychicznym zawodnika. Jesteś w stanie na podstawie zachowania się rywala przy stole przewidzieć sporo, prawda? Jaka jest jego kondycja psychiczna, jaka forma? Obserwując po prostu zachowanie zawodników, widać mniej więcej, że ci, którzy po prostu wierzą w tej chwili w siebie, idzie im dobrze, chodzą z podniesioną głową, najprostszy przykład, i koncentrują się tylko na następnej piłce. Natomiast ci, którzy są lekko podenerwowani, niezadowoleni, widać, że są przygnębieni, czasami komentują swoje nieudane zagrania. Tak to można odczytać. Ale patrząc z twojego punktu widzenia, to dodaje trochę pewności siebie, wtedy otuchy, że nie jest taki mocny ten nasz rywal. Tak. Coś w tym jest. Na razie 2-1 prowadzi Kranga, więc dodało mu wiary we własne siły to zwycięstwo w drugim secie. 1-1 w setach, 2-1 w trzecim secie i Kalinikos Kranga podaje. Mamy wreszcie takie zagrania, tak, gdzie Kranga się nie myli, ale po prostu stara się wbić przeciwnika w podłogę. To prawda. Naprawdę potrafi grać bardzo mocno z dwóch stron. Do tego porusza się znakomicie. Brawo, brawo. Teraz dobry fragment gry widowiskowy i skuteczny Krangi. Konsekwentny top spin i właściwie szukał takiego miejsca, gdzie będzie w stanie zdobyć punkt. Atakował najwcześniej głęboko do backendu, tam Szyla był przygotowany, więc zaczął przesuwać ten swój atak bliżej środka. Dłuższy fragment bardzo dobrej gry, nie myli się Kranga. Zdecydowanie lepiej zaczął teraz grać. Francuz szuka sposobu, trochę ten ręcznik był potrzebny do tego, żeby chwilę się zastanowić, prawda? Tak, na pewno stara się po prostu zebrać myśli i pozbierać w głowie, żeby odwrócić teraz sytuację na swoją korzyść. Ale jak widzimy teraz bardzo często Kranga tak prowadzi grę, że on dochodzi do tych pozycji, w których może atakować i jak widzimy potrafi to robić z dwóch stron bardzo dobrze i bardzo mocno. To prawda i z tym blokiem wyłącznie nie jest w stanie utrzymać takiej wymiany Francuz. Dopiero teraz jak agresywny return zagrał, zdobył punkt. Tak, to prawda. Tenis stołowy to też trochę gra zdobywania czasu. Zawodnik, który jest wielu takich, którzy mając czas po prostu potrafią grać atak obustronny. Natomiast wszystko polega na tym, żeby tak prowadzić grę, żeby ten mój przeciwnik nie miał tyle czasu na to, żeby się dobrze ustawić, żeby ten jego ruch atakujący nie był taki pewny. Czyli zagrać piłkę jak najszybciej, często ze wznoszącej się piłki do góry, tak jak to widzimy bardzo często w przypadku Kranki. I teraz właśnie ta obrona daleko od stołu Francuza, co wszyscy tak bardzo lubią, no ale w końcu się pomylił. Tak, Kranga w tej chwili zaczął grać pewnie i tutaj widzieliśmy, Szyla próbował zagrać agresywnie, żeby wrócić do pozycji bliżej stołu, nie trafił. Niedobrze Francuz teraz, bo ja boi się tej wymiany, widzi, że traci inicjatywę. Tak, i widzimy tutaj też, że on gra zdecydowanie pasywniej w tych wymianach niż Kranga. Kranga jakby po prostu nie przejmuje się tym, że czasami się pomyli i zagra do siatki albo za stół, ale gra cały czas konsekwentnie, bardzo mocno. Szyla czasami za lekko. Znakomity ten set Krangi, 1-1, ale to końcówka trzeciego seta, w którym momentami Francuz jest jakby bezradny. Ojej. Szkoda, to wymiana nieprawdopodobna. Tutaj widzieliśmy kilka artystycznych wręcz zagrań.
zwłaszcza w wykonaniu Szyli, który sam się uśmiecha, wie o tym, że obserwujący go kibice wiedzą, że to bardzo trudne zagranie i niewielu potrafi. Ta obrona z tyłu, taka defensywna, z niesamowicie dużą rotacją. Mimo to Kranga trafia. Wspaniała piłka. Jak widzimy, zdąży rozegrać już następną. Pierwszy mecz, setball obroniony, ale przewaga Greka duża. Próba agresywnego odbioru. Przeszedł backendem na stronę forehandową. Chyba lepiej czuje się w tym flipie backendowym, ale nie trafił. Zatem 2-1 prowadzi Grek. Prowadzi zasłużenie od połowy mniej więcej drugiego seta. On trochę tak zdominował tę grę. Tak. W pierwszym secie było więcej pomyłek ze strony Krangi. W tej chwili on rzadziej się myli. I tak jak widzimy, też tą grę potrafi tak ustawić, żeby częściej dochodzić do ataku. Bardzo ważny będzie ten czwarty set. Czy uda się wrócić do gry Francuzowi, czy Grek będzie powiększał przewagę, bo zdecydowanie zdominował tę grę Kalinikos Kranga. Tutaj widzimy, że Szyla w rozmowie z tenerem nawet sugeruje mu, że ta gra nie układa się tak, jakby chciał. Ale to nie tylko on przy stole decyduje o przebiegu całej rozgrywki. Tak, to prawda, że wpływ gry rywala na naszą grę jest bardzo duży, niestety. Czasami, a czasami na szczęście. Kranga rozpoczyna czwartą partię, prowadzi 2-1, ćwierćfinał turnieju indywidualnego mistrzostw Europy w Aarhus. Tutaj bardzo ładna wymiana. Szyla wreszcie doszedł do pozycji, kiedy mógł zagrać mocno forehandem i zrobił to bardzo skutecznie. Ciągle jednak bardzo ofensywna gra Greka. Dobry serwis Szyli, z którym widzieliśmy, miał duże problemy z odbiorem. Kranga odebrał zbyt wysoko. Szyla zdobył od razu bardzo dobrą pozycję do ataku i skończył to w pierwszym tempie. Znów bardzo dobra akcja Francuza. Widzimy, że częściej przesuwa się teraz forehandem na stronę backendową, bo zdaje sobie sprawę, że musi też grać ryzykownie i nie tylko blokując backendem. Jak wspomniałem, pokonał Chena, wcześniej wygrał z Błaszczykiem, w drugiej rundzie ze Szmyriewem. No takich solidnych zawodników miał po drodze, tak. Bo w tej części drabinki jakby numerem jeden był Lucek Błaszczyk, który wyżej jest rozstawiony niż Szyla. I to bardzo dobra kolejna akcja. Oglądamy naprawdę bardzo widowiskowy tenis stołowy wreszcie w tym ćwierćfinale, bo te pierwsze dwa nam nie zaimponowały. Przewaga jednego z zawodników zawsze była zbyt duża. Tak, tutaj widzimy poza tym sporo więcej wymian. Widzimy, jak ci zawodnicy się poruszają przy stole, że potrafią grać atak dalej od stołu, zarówno backhandem, jak i forehandem. Zwłaszcza Kranga jest zawodnikiem słynącym z tego, że potrafi daleko od stołu zagrać mocnym backhandem. A tutaj troszkę jakby koncentracja siadła Grekowi i widać to po nim od razu. Ten body language, jak mówią, tak przejrzysty, że szybko można się zorientować. Z drugiej strony widzimy Szyle, który zaczął biegać między piłkami, który stara się tutaj podbudować siebie, umotywować do walki i nie sprzedać skóry tanio. O, niedużo brakowało, żeby Kranga trafił tym backendem. Centymetry.
kompletnie go zmylił tym zagraniem. No i ósmy punkt i bardzo blisko wyrównania jest Francuz. Kranga po prostu miał wrażenie, że ten jego odbiór będzie krótki, że Schiller nie będzie w stanie zagrać top spina. Ta piłka minimalnie wyszła, Schiller nie zagrał mocno, ale zagrał na stół. Pięknie gra teraz Schiller. Środek. No właśnie, tak jakby wiedząc o tym, że Kranga potrafi zagrać mocno i forehandem, i backhandem, to stwierdził, że trzeba zagrać też środek, zobaczyć jak się do tego ustawi. Ojej. Do forehandu jak się ustawia, to zobaczył Francuz. Brawo, piękna akcja. Chyba najładniejsza akcja Krangi w tym meczu. Tak, i tutaj widzieliśmy, że to zagranie oprócz tego, że po prostej, po linii, to z odpowiednią naprawdę siłą Schiller nawet nie próbował do tego dojść. Oj, znów odpowiedział fantastycznie Greg. A tutaj ja widziałem przy serwisie, że Schiller miał dość prosty plan na zdobycie tego punktu. Zastosował taki prowokacyjny serwis bez rotacji. Kranga bardzo pasywnie odebrał. Miał Schiller bardzo łatwą piłkę, na to liczył, ale nie oczekiwał, że dostanie taką kontrę. No i proszę, ze stanu 9-4, jeśli dobrze pamiętam, już jest 9-7 i za chwilę będzie serwował Greg. Schiller wie, że to jest bardzo ważny set dla niego. I widzimy, mimo tego, że prowadzi, bierze czas, bo koniecznie chce wygrać tego seta, nie chce stracić po prostu tego kontaktu z walką, bo gdyby wygrał Kranga, byłoby 3-1 i możliwe, że oglądając pojedynki wcześniejsze, nie chce po prostu skończyć w ten sam sposób jak Fair Connert czy Smirnov. No właśnie. A z drugiej strony przypomnę, że Kranga dzisiaj rano z Waldnerem prowadził 3-0, było 3-3 i dopiero w siódmym secie znów się obudził lew w Greku i nie dał szans profesorowi Waldnerowi, wygrywając do 3 siódmego seta. A więc trzy piłki setowe dla Francuza. Też niewiele brakowało, żeby ta piłka wróciła na stół. Nawet wtedy moglibyśmy mówić raczej o przypadkowym trafieniu. Tutaj widać było, że Kranga nie jest absolutnie ustawiony do tego, a mimo to mógł trafić na stół. W jakimś takim dziwnym zagraniu, ale nieważne jakim, ten sport nie jest łyżwiarstwem figurowym, nie ocenia się urody zagrania, piłka spadła na stronę Greka i Francuz wyrównuje stan pojedynku 2-2 i dalej będziemy, jestem przekonany, mieli tutaj wielkie emocje. Next match at table number 2, women's singles, quarter final. Nazywasz to zagranie artystyczne. Tak, Schiller tutaj nie miał możliwości, nie miał czasu na to, żeby ustawić się dobrze na nogach i właściwie tak spod stołu wrzucił tylko tą piłkę na stół, ale było tam trochę rotacji i chyba Kranga nie spodziewał się tego. Momentami grał fenomenalnie Kranga, ale za dużo miał jednak przestojów, a konsekwencja Francuza widoczna w pierwszym secie i teraz w czwartym spowodowała, że mamy remis 2-2. Widzimy też, że w tych wymianach często Schiller w tym secie starał się przesuwać forehandem na stronę backhandową. Zdaje sobie sprawę, że po prostu backhandem nie jest w stanie tak mocno grać jak forehandem. Szuka tego forehandu, ale raz jak widzieliśmy, Kranga potrafił doskonale zagrać po linii. Makomicie. Tego nie spodziewał się Francuz. Na pewno, właśnie taka sytuacja, było widać, że zaatakował i był prawie pewien, że zdobył już punkt, a za chwilę piłka zwróciła szybciej na stół, niż on zdążył się cofnąć. Też się starał, ale jednak niestety. No to są właśnie te sytuacje, kiedy Kranga potrafi zepchnąć Schiller trochę dalej od stołu i ten musi grać backendem, to ucieka się do takich zagrań właśnie bardziej artystycznych.
Teraz miał pecha niestety. No. Na to się nie poradzi. Taśmy będą istniały zawsze. Tak, ale przynajmniej widzimy tutaj, że Kranga stara się być zawodnikiem fair i grzecznym i przeprasza głośno Schiele. Niedobry początek Francuza tego piątego seta. 4-0 prowadzi Kranga, już zdążyliśmy to poznać, że Greg szybko się nakręca, jak zaczyna dobrze grać, to wtedy bardzo trudno z nim wygrać. No teraz oliwa żywa sprawiedliwa, jak się kiedyś mówiło, piłka po taśmie spadła na stronę Francuza, na szczęście na tyle dobrze, że zdążył ją odegrać. Tak. Naprawdę wydaje mi się, że Schiele liczył, że tym zagraniem po prostu nadaje taką rotację, że nie jest w stanie Kranga mocno zaatakować. Także widzimy też, że starał się po prostu przesuwać już bliżej stołu. A to otrzymało zagranie taką chyba dużo większą siłą niż wcześniejsze. Niesamowite. Tam wszystko zaczęło się od takiego backhandu Krangi, prawda? Ze środka, który nadał tempo tej akcji. Wymiana przepiękna. 5-1 prowadzi Kranga w piątym secie z Patrykiem Schiele. Brawa dla Francuza, ale i brawa dla Greka. Obaj grają bardzo dobrze teraz, bardzo widowiskowo. Tutaj taktycznie bardzo fajnie Schiele odbierał krótko, jeszcze bardzo szeroko do forehandu. Ta piłka co prawda wyszła trochę, ale z bocznej strony Kranga nie miał możliwości zagrać mocno, zagrał lekko. Schiele od razu skierował piłkę w drugi narożnik, tam gdzie ten nie miał czasu na to tyle, żeby się ustawić, to niedokładnie. Ten set wyrównany, kto wie, czy to nie będzie decydujący dla tej partii. Tak, ten, który tutaj zdobędzie przewagę, do tego szóstego seta będzie podchodził zdecydowanie odważniej niż jego rywal. 7-4. Nie był ustawiony do takiego backhandu, to trudna sprawa, ale tak jak często powtarzasz, on szuka możliwości, żeby skrócić tę wymianę, żeby zbliżyć się do stołu. Rodzaj takiej kontry, no nie był to udany. Niewielu w ogóle zawodników jest na świecie i w Europie, którzy potrafiliby grać z Krangą na wymiany topspinowe daleko od stołu. Fantastycznie, znów zagrał jakby na potwierdzenie tego Kranga i prowadzi 9-4. W piątym secie i powoli zwiększa się jego przewaga taktyczna też, no że raczej większa siła gry Greka. Proszę zobaczyć. Schiele jakby stracił też precyzję w serwisie, sporo serwisów jest wychodzących. Kranga od razu jest w stanie zagrać z tego topspin, a to prowadzi do wymiany, a jak widzimy te wymiany zwykle wygrywa właśnie on. I wygrywa tego seta, wygrywa łatwo, po bardzo dobrej grze momentami Francuz próbował z nim prowadzić równą walkę, ale jednak w tych wymianach, tak jak mówiłeś, jest zdecydowanie Greg lepszy. Tak, to ostatnie zagranie Schiele, bardzo, bardzo agresywny odbiór, następna piłka jeszcze agresywniejsza i próba silnego zagrania, ale to właściwie pokazał chyba tym, że jest mocno zdenerwowany, że już nie chce podejmować się walki w tym secie, że zdaje sobie sprawę, że Kranga tego seta wygrał i to takie zagranie na wielkim luzie. Właściwie skończyć i po prostu pójść skoncentrować się i spróbować wygrać kolejnego. 3-2 Kranga. Bardzo ważny set.
Tak jest, już uśmiechnięta, ciągle taki skoncentrowany. Jakby miał do całego świata trochę pretensji. Jak przegrywa punkt, to ma to za złe i rywalowi, i wszystkim dookoła. Ale kiedy wygrywa, proszę, jest uśmiechnięty Francuz. Pytanie, czy jeszcze odzyska chociaż trochę wiary w możliwości, czy będzie w stanie tę adrenalinę wyzwolić. Na pewno będzie próbował. Na pewno jest to bardzo ważna gra dla niego. Jest w takim wieku, że możliwe, że za 2 lata już nie będzie w stanie walczyć o medale Mistrzostw Europy i stara się wykorzystać w tej chwili swoją szansę. I pewnie jest poddenerwowany, że to zwycięstwo od niego ucieka. To prawda. Daleko bardzo w drużynówce, poza tą pierwszą dywizją. Słabo Debla, Miksta, no i tutaj bardzo dobrze do tej pory. Zagrania w środek są skuteczne, no jak każdego taki na ciało. Tak. My bardzo często w ogóle uczymy się i trenujemy w ten sposób, żeby grać w ciało przeciwnika, a wręcz po prostu w łokieć. Jest to takie miejsce, gdzie zawodnik po prostu bez przesuwania nóg nie jest w stanie ustawić dobrego kąta rakiety. 1-2. No to jakby potwierdzenie kolejnej akcji. Sila jednak zepchnięty do tyłu, no nie jest w stanie wygrać tego pojedynku. W ten sposób on musi naprawdę starać się więcej wygrywać akcji blisko siatki w pierwszym, drugim tempie, bo widzimy, że kiedy dochodzi do wymiany, to tutaj Kranga jest sporo pewniejszy. Wszystko się stało, stół przesunięty, ale piłka niestety na stole nie pozostała, było nawet za dalej. Nawet gdyby trafił tą piłkę na stół, nie zdobyłby punktu, bo konsekwencją tego jego szalonego biegu to stołu było przesunięcie stołu, a tego robić nie wolno. Także nawet gdyby trafił, nie zdobyłby punktu, ale mimo to próbował. No jakby powoli Francuz odzyskiwał trochę inicjatywy. Tak, na pewno dla niego bardzo ważny początek tego seta. Nic dziwnego, że Grek natychmiast skorzystał z przerwy. Ta Kranga jakby też nie chce doprowadzić do seta 7. Stara się skoncentrować jeszcze tutaj i chciałby to zakończyć w 6. Trochę żal, to nie jest takie najlepsze miejsce do rozgrywania Mistrzostw Europy, prawda? Ta Dania w Niemczech, we Francji, w wielu, wielu krajach, w Zagrzebie, jak pamiętamy, wszędzie były tłumy. A Duńczycy, mimo że zdobyli złoty medal, byli na finale drużynowym, a tutaj takie wspaniałe pojedynki, nie ma kompletu widowni. Właściwie większość stanowią Szwedzi, którzy przyjeżdżają i dopingują swoich zawodników. No, chyba tenis to po prostu nie jest aż tak bardzo popularny w Danii, ale w tej chwili, kiedy Duńczycy jako drużyna odnoszą takie sukcesy, to można liczyć się z tym, że ci ludzie zaczną przychodzić na salę po to, żeby obserwować ten sport. Oby tak było. Na razie 5-3 prowadzi Francuz, a serwuje Kranga. Brawo. Szukał tego środka, starał się go trafić w brzuch albo w łokieć i piłka poszła pomiędzy. Po czym, powiedz, najczęściej poznajesz, jak ta rotacja wygląda? Bo kiedy się mówiło, że pieczątka, ten stempel na piłce też może pomóc. Jeżeli serwis nie ma w sobie bocznej rotacji, to właśnie można rozpoznać po tym znaczku na piłce,
kiedy go nie widzimy, to wtedy wiadomo, że serwis jest dolną rotacją, bo ta piłka kręci się tak szybko, że tego znaczka nie widać. Kiedy ten znaczek pokazuje się tylko raz na jakiś czas, to wiadomo, że ten serwis jest po prostu bez rotacji. Czyli tak zwana puszka. Tak, przy serwach bocznych to właściwie trzeba więcej zwracać uwagę na rakietę przeciwnika. Bo serw boczny może być z dolną lub z górną rotacją i wtedy po prostu trzeba po kącie rakiety przeciwnika w momencie uderzenia piłki odczytywać, czy ta piłka ma boczno-dolną czy boczno-górną rotację. 6-6 po tym krótkim wykładzie Tomasza Krzyszewskiego na temat serwisu i podawać będzie Kranga. Taśma out 7-6, 4 piłki do meczu Kreanga. Prowadził Shila, ten czas dobrze zrobił Grekowi. Tak, w tej chwili widzimy, że znowu wrócił do swojego szybszego poruszania się przy stole i poza stołem. I tutaj, oprócz tego, że wygrywa punkty, to jest jeszcze bardzo głośny. Głośno cieszy się z tego, że je zdobywa. Tak, wspaniała akcja, cały czas tym backhandzie utrzymywany, nic sobie z tego nie robił, świetnie odgrywał i wreszcie zdobył punkt, brawo. To jest właśnie jego przewaga w tych wszystkich wymianach nad Shilą, że on potrafi tym backhandem zagrać bardzo mocno, a Shila niestety nie. Ale walczy Francuz, bo to jest bardzo już tylko cienka granica od porażki. 8-7 prowadzi Grek, ale podaje Francuz. Brawo. Doskonałe zagranie, naprawdę ten odbiór nie był zły. Szkoda, potrafił z takiej niewysokiej, krótkiej piłki zagrać naprawdę jeszcze bardzo mocno. Tak, bo odebrał krótko, szeroko, a mimo to doszedł i pięknie zagrał. 8-8. Tylko punkty brakują Grekowi do zwycięstwa. Tutaj chyba trochę Kranga oszukał tym zagraniem teraz Shile. Zwykle gra topspin, w którym jest bardzo dużo rotacji, a tutaj chyba to było takie wrzucenie właściwie na stół. Shile dlatego zablokował do siatki i chyba to go mocno zdenerwowało z tego, co słyszeliśmy. Teraz zdążył przejść do forehandu i wyrównał 9-9, no i on będzie miał podanie. Więc po raz pierwszy od wielu, wielu minut pomylił się Grek. Tak, tak. Kranga miał dużo szczęścia już przy odbiorze. Ten jego odbiór był taki niepewny. Po siatce ta piłka spadła na stronę rywala. Później wspaniałe wymiany. Dobra obrona backendem Shilik. Kranga chyba troszeczkę za ostro zagrał. Nadzwyczajna piłka. Piłka nieprawdopodobna, która doprowadza do stanu 10-10 po takim wspaniałym backhandzie. Próbuje rzucić się jeszcze Shila, ale Shila na pewno nie spodziewał się, że Kranga zagra jeszcze tą piłkę tak szeroko i tak mocno. Fantastyczna gra w końcówce tego szóstego seta obydwu zawodników. Znakomicie przesunął się, wiedział, gdzie ta piłka wróci do niego i tam był Kranga i no i ma piłkę meczową. Tak, też widzieliśmy, że potrafi poruszać się przy stole. Bardzo niewiele czasu mu to zajęło na to, żeby przeskoczyć forehandem na stronę backhandową i tam po prostu zagrał bardzo mocno. A więc Kranga jest w półfinale. Shila grał bardzo dobrze, ale Kranga chyba trochę lepiej. Tak, na pewno agresywniej i na pewno w tych wymianach miał zdecydowaną przewagę.
4-2 po bardzo pięknym meczu. Te pierwsze dwa ćwierćfinały za bardzo nas nie zachwyciły. Przewaga jednego z zawodników była bardzo duża. Tutaj mecz był już bardziej wyrównany, a przede wszystkim bardzo widowiskowy. Efektowna gra dwóch doświadczonych, rutynowanych, niemłodych już zawodników, ale znakomicie do tych mistrzostw przygotowanych. Tak, myślę, że ta gra mogła się podobać. Naprawdę tutaj widzieliśmy sporo ciekawych zagrań, bardzo silnych ze strony Krangi i czasami artystycznych ze strony Szili. Pięknie, Kranga się cieszy. Szilan był blisko, miał piłkę setową, miał no naprawdę niewiele go dzieliło od szczęścia. Niestety nie będzie w półfinale, a ma 36 lat, mało prawdopodobne, żeby za 2 lata awansował do półfinału. A więc zrobił co mógł, ale Kranga był lepszy i Kranga jest w półfinale. Przypomnę, że półfinalistami wcześniej zostali Jean-Michel Save i Zoran Primorac, natomiast rywalem Krangi w drugim półfinale będzie zwycięzca następnego ćwierćfinału Władimir Samsonow kontra Adrian Krishan. Jutro zobaczymy się aż trzykrotnie, zatem dziękuję i do usłyszenia.